Panie burmistrzu, ogromnym problemem, z którym zderzył się pan zaraz po objęciu fotela burmistrza, no były problemy z wodą w Bnieroszowie. Dzisiaj jest lepiej niż było. No, panie redaktor, rzeczywiście były problemy z wodą w Mieroszowie. Tej wody nie było w tych górnych częściach budynków w Mieroszowie, jeżeli chodzi o rynek, ulicę Żeromskiego. Ale nie tylko, bo i Kowalowa miała też trudności w dostarczaniu wody. Tak, podjęliśmy szereg rzeczy, a właściwie działań, które doprowadziły do tego, że ta woda w okresie świątecznym już w mieszkaniach była. Więc bardzo mnie to ucieszyło, ale przede wszystkim ucieszyło mieszkańców Mieroszowa. Jeżeli słyszę tak pochlebne opinie, że po 4 miesiącach wreszcie ktoś mógł wykonać pranie, włączyć pralkę, no to mnie jako burmistrza najbardziej właśnie takie miłe słowa cieszyły i to, że ludzie wreszcie tą wodę mieli w swoich lokalach mieszkalnych. Dla mnie to też wielka ulga, ponieważ, tak jak pani powiedziała, zderzyłem się z czymś, o czym też nie miałem akurat takiego wyobrażenia. Kwestia dotyczyła takich różnych prozaicznych spraw. Kwestia zaworów, zasów na sieci, sprawdzenie szczelności na sieci, jeżeli chodzi o kwestię tych ubytków wody. Kolejna sprawa, wymieniliśmy odcinek prawie 360 metrów na nową sieć, bo wiedzieliśmy, że ten odcinek jest tej sieci wodociągowej w złym stanie. W związku z tym wykonaliśmy to akurat przed Nowym Rokiem. Także no, cieszę się, że takich działań tego typu było wiele. A oprócz tego no, przystąpiliśmy również do chyba bardzo ważnych tematów, to do wymiany pompy na ujęciu w Golińsku, gdzie kupiliśmy nową pompę innej mocy, dopasowaliśmy ją akurat do potrzeb tego ujęcia, jak również poprawiliśmy ujęcie i doprowadziliśmy do takiej stabilizacji, jeżeli chodzi o kwestię ujęcia przy ulicy Kwiatowej. Tam też poprawiliśmy sprawność pompy. Nie wymieniając, ale poprawiając akurat sprawność pompy, która tam funkcjonowała. To w takim generalnym, uproszczonym sposobie pozwoliło na to, że ta woda pojawiła się w okresie świątecznym, no i teraz w okresie tym noworocznym. Na pewno ludzie są z tego powodu bardzo zadowoleni. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że w roku 2019 przede mną jeszcze jest wiele takich tematów związanych z gospodarką wodociągową na terenie gminy Mieroszów. Trzeba w dalszym ciągu szukać tych przecieków na sieci, ale teraz już jesteśmy o tyle mądrzejsi, że będziemy zamykali pewne sektory, będziemy to sektorować, będziemy sprawdzali akurat tą szczelność na sieci, a oprócz tego no, też niebagatelna kwestia, jaka się pojawiła, no to warunki atmosferyczne też się poprawiły. Ja tutaj sobie też nie przypisuję wielkiego zwycięstwa, ale też chciałbym o tym wspomnieć, że jednak były opady deszczu, w związku z tym te nasze ujęcia powierzchniowe również rozpoczęły tą pracę w takim naturalny sposób i ta woda została dostarczona do zbiorników. Ja mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy zbiornik mamy pełny. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ jak przyjeżdżałem i oglądałem to, co mi pokazywał pan prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, to rzeczywiście zbiornik był pusty. Więc te wszystkie zabiegi, ale nie tylko moje, bo muszę tu powiedzieć o pracownikach Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, ta intensywna ich praca przez miesiąc czasu dała takie, a nie inne rezultaty i ja za to jestem im bardzo wdzięczny, za to im bardzo serdecznie dziękuję. I w imieniu też swoim, ale i też mieszkańców dziękuję za to, że tą wodę mam. Panie burmistrzu, praktyka pokazała, że wystarczyło niewiele, aby pojawiła się woda w domach mieszkańców. Dlaczego nie udało się tego dokonać do tej pory? Panie redaktor, chyba najważniejsza sprawa to jest podejmowanie właściwych decyzji. Ponadto kolejna sprawa to dobranie osób i grupy ludzi, którzy się na tym znają. A jeszcze trzeba mieć szefa, który chce
poprawić akurat to, co bolało nas wszystkich, mnie również, bo również była dostarczana woda do mojego domu mieszkalnego. W związku z tym ja się tylko cieszę, że w tej chwili mamy tą wodę, że ludzie są zadowoleni, że te święta minęły właśnie w takiej, a nie innej atmosferze, czego sobie naprawdę na wszystkich spotkaniach opłatkowych, wigilijnych życzyliśmy. Życzyliśmy sobie po prostu, żeby ta woda była. Więc jak ona się pojawiła i ona jest, to bardzo nas to ucieszyło i na pewno wszyscy mieszkańcy z tego powodu byli zadowoleni.